Siostry i drodzy bracia w Chrystusie, witam Was bardzo serdecznie w sobotę 9 września z Kościoła Ewangelickiego Świętego Marcina w Krakowie. A witam Was słowami, które wybrane są na dzisiejszy dzień przez przewodnik z Biblią na co dzień. Słowa mówiące wiele o przymierzu. Są to słowa z Psalmu 105. Pan pamięta wiecznie o przymierzu swoim, o słowie, które dał tysiącznym pokoleniom. Oraz słowa z 11 rozdziału listu do Rzymian. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Przymierze. Czym jest przymierze? Jest pewną więzią zawieraną przez jedną i drugą stronę. W kontekście biblijnym przymierze jest więzią, którą Bóg zawiera z człowiekiem. I przymierze jest w pewnym sensie centralnym punktem całego Pisma Świętego. Bo jeżeli byśmy przeszli od Starego Testamentu, od pierwszych ksiąg biblijnych, aż do końca, aż do Nowego Testamentu, do wypełnienia się Bożych obietnic, cały czas mamy do czynienia z przymierzem zawieranym przez Boga z człowiekiem. Mamy przymierze w historii patriarchów. Bóg zawiera przymierze z Noem, czego znakiem jest tęcza. Bóg zawiera przymierze z Abrahamem, obiecując mu liczne potomstwo. Bóg zawiera przymierze z Mojżeszem i z ludem Bożym, kiedy ci wędrują przez pustynię, kiedy są wyprowadzani przez Niego z niewoli egipskiej do swojej ziemi obiecanej. Przymierze, które ma dać im pokój, które ma dać im pomyślność, które ma przynieść im szczęście. Przymierze pojawia się w księgach prorockich. Są tam postulaty odnowienia przymierza, ale też zapowiedzi tego, że Bóg zawrze z człowiekiem nowe przymierze. Przymierze oparte na czystej miłości. I to przymierze wypełnia się na krzyżu Chrystusa. To przymierze wypełnia się w Nowym Testamencie. I to przymierze staje się częścią naszego życia. Bo zostaliśmy objęci tym przymierzem w momencie naszego chrztu. Doświadczamy tego przymierza, kiedy wyznajemy naszą wiarę, kiedy się modlimy, kiedy doświadczamy Bożej obecności. Powracamy do tego przymierza w sakramencie Komunii Świętej. I prowadzeni przez Ducha Świętego wiemy, że to przymierze nie przemija, że zawsze jest przy nas. Przymierze, w którym żyjemy, jest przymierzem Bożej miłości. Jest przymierzem poświęcenia, jest przymierzem dobra. Jest przymierzem nowego życia. Przymierzem będącym zapowiedzią zmartwychwstania i wiecznego szczęścia. Jesteśmy dziećmi tego przymierza. I życzę nam wszystkim, żebyśmy odkrywali je każdego dnia naszego życia. Żebyśmy potrafili żyć tym przymierzem, a przez to zawierać przymierze z naszymi bliźnimi, z tymi, którzy żyją dookoła nas. Amen.